Zdejmij maskę. Dobra, dajcie mi sekundę. To jest ten moment. Naprawdę, bardzo dawno tego nie robiłem, więc... Wiem, że to jest dla was szok. Wiem, że to jest dla was wielki szok, ale... To ja. Naprawdę. Wiem. Internet jest ciekawym miejscem. Nie. Internet to... W internecie... Fuck. Internet jest spierdolony, nie oszukujmy się. Jest w nim dużo dobrego i dużo pięknej sztuki, ale za każdym razem, gdy powstanie coś ładnego, ludzie potrafią doszczętnie to zniekształcić i przerobić na coś, przez co będziesz srać po nocach ze strachu. A we wszystkim z tej strony Pio i mam nadzieję, że macie przy sobie wystarczająco dużo papieru toaletowego, bo korzystając z tego, że mamy Halloween, dziś zajmiemy się fenomenem tego, jak Garfield, tak ten pulchny, leniwy, rudy kot z komiksów, został przemieniony w kosmiczny horror, przez który skończy się świat. Mamy naprawdę sporo do omówienia. Najpierw zajmiemy się całą internetową historią i narodzinami tego... czegoś. Potem przejdę do raportu na stronie pisarskiej SCP Wiki, który jest wzorowany na Garfieldzie i traktuje o nim w dość niecodzienny sposób, a dodaje dużo do jego fabuły. Następnie odwiedzimy pewien subreddit i dowiemy się, dokąd poprowadzi nas fraza I'm sorry, John. A na koniec zostawimy szybką analizę najnowszych animacji i gier tyczących się obrzydliwej parodii Garfielda. Tak więc, zacznijmy. Historia Garfielda sięga aż 2013 roku, w którym to twórca Double Baby narysował komiks, w którym kot Garfield zjadł cały dom Johna, swojego właściciela. Pojawia się w nim fraza, która rozpoczęła w następnych latach cały trend turpistycznych przeróbek, mianowicie: przepraszam, John, byłem głodny. Nikt nie przykuł zbytniej uwagi do tego komiksu wtedy, jednak po 5 latach historia powtórzyła się, a w internecie pojawił się wysyp komiksów i memów z Garfieldem w roli głównej. We wrześniu 2018 roku użytkownik MNVZ zapostował na Reddicie komiks, w którym Garfold wystąpił jako kreatura rodem z lovecraftiańskiego horroru, w pół roku zyskując prawie 16 tysięcy pozytywnych ocen na stronie, zaś 2 dni później użytkownik Idea for Granted zapostował animację 3D, w której rudy kot w surrealistyczny sposób odbijał się od podłogi z podpisem Consume Lasagna. Konsum! Prawdziwy rozkwit tego, co nazywamy dzisiaj Garfieldem, nastąpił jednak 18 września, kiedy to artysta William Burke zaczął postować serię czarno-białych rysunków z Garfieldem w roli głównej. Jestem pewien, że część z was widziała te obrazki na własne oczy i wyryły się wam w pamięci na długo. John, czuję twój zapach. John, żądam lasagni. John, gdzie moja lasagna? Naboje nie działają, John. Świat się skończy, John. Te podpisy budzą niepokój i mimo, że wiemy, że to postać Garfielda, to i tak jesteśmy przerażeni koncepcją tego, że pod jego powłoką może kryć się demoniczny byt. W sumie wypadałoby tu wyjaśnić nazwę, którą przyjął kot w swojej nowej wersji, czyli wspomniany właśnie wcześniej Garfield. Jest to nic innego jak gra słów z angielskiego, połączenie imienia Garfield i słowa gore, które dosłownie oznacza przelew krwi, a używa się go do określenia wyjątkowo brutalnych scenerii, filmów, twórczości czy innych kwestii, za które YouTube wlepia twórcom żółty dolarek. Tak. Ten film został zdemonetyzowany, bo mówię w nim o wiceprezydencie Ameryki i wymawiam jego nazwisko. Wiceprezydent jebany Al Gore. Wracając, William Burke jest naprawdę utalentowanym artystą, którego rysunki wyglądają na wzorowane twórczością Junichiro Ito, jednocześnie zahaczają o mroki Lovecrafta, czy choćby samej fundacji SCP, przy czym autor często i gęsto na warsztat bierze bardzo niepozorne tematy, takie jak właśnie Garfield, czy inne postacie postrzegane w popkulturze jako przyjemne dla oka i wręcz dziecięce. Mamy ciasteczkowego potwora, SpongeBoba i Patryka, myszkę Miki, Erniego i Berta, Luigiego, Linka, czy właśnie samego Garfielda. Jego sztukę wpisałbym w kanon dzieł tworzonych przez współczesne ikony memicznego horroru, takich jak Trevor Henderson, twórca Siren Heada.
Seria o Garfieldzie stała się na tyle rozpoznawalna, że coraz to kolejne udostępnienia rysunków Burka zyskały ogromne sumy pozytywnych ocen na różnych platformach internetowych i były inspiracją do tworzenia nowszych edycji i nowszych parodii Garfielda, a w końcu 8 października 2018 roku powstał cały subreddit o nazwie r/I'm Sorry John, zainspirowany frazą z pierwszego komiksu sprzed 5 lat. Zaś rok później artysta Lumpy Touch zaanimował na YouTubie symulację pikselowej gry o Garfieldzie na podstawie rysunków Burka. Ale zanim dojdziemy do I'm Sorry John, do animacji i do prawdziwych gier, musimy się cofnąć w czasie, do 25 lutego 2018 roku, zanim powstały pierwsze rysunki Williama i zanim powstała choćby namiastka strachu związanego z Garfieldem. Wtedy to bowiem opublikowany został raport SCP-3166 autorstwa Tanahoni na witrynie pisarskiej SCP Wiki. Raport ten nosi nazwę: Nie masz pojęcia, jak bardzo jesteś samotny, Garfield. Dla tych, którzy nie wiedzą, a powinni wiedzieć, bo to bardzo ważna, niezbędna do życia rzecz, Fundacja SCP to fikcyjna organizacja, która zajmuje się przechowywaniem wszelakich anomalii, które chroni przed ludzkością i je bada, a jej raporty spisywane są przez pisarzy na stronie SCP Wiki. Raportów obiektów SCP jest już ponad 5000, a jednym z nich jest właśnie SCP-3166, autorstwa Tanahoni. Jeśli chcecie posłuchać pełnej wersji tego raportu, to zapraszam was serdecznie na mój drugi kanał, na którym możecie w pełni zagłębić się w ten świat. SCP-3166 jest humanoidalnym bytem, który ma ponad 2 metry i z wyglądu przypomina starannie wykonany z kostium Garfielda. Składa się jednak z prawdziwego kociego futra. Analiza składu obiektu wykazała, że jego masa wewnętrzna składa się w całości z makaronu. Konkretnie z lasagne. SCP-3166 manifestuje się w momencie, gdy franczyza Garfield jest jakkolwiek zagrożona upadkiem, czy to przez małe ilości sprzedaży komiksów, czy złe kierownictwo nad projektem. Dlatego jego celem najczęściej są osoby wyraźnie zaangażowane w media konkurencyjne franczyzy Garfield, osoby biorące udział w tworzeniu parodii franczyzy Garfield, krytycy franczyzy Garfield, albo sam twórca Garfielda, Jim Davis, ale tylko wtedy, gdy negatywny odbiór Garfielda można było przypisać jego złemu kierownictwu nad projektem. Gdy SCP-3166 dotrze do celu, będzie próbował siłą zadać mu obrażenia, używając pobliskich przedmiotów i spróbuje na siłę wciskać mu lasagne, wypluwając ją z siebie. Podczas tego procesu wydawać będzie z siebie miauczenie, mruczenie i piszczenie, w sposób podobny do wzburzonego kota. Najlepszy sposób na odgonienie SCP-3166 od celu to użycie lasagne jako przynęty. Garfield porzuci wtedy swój oryginalny cel i pożre makaron celem napełnienia swojej masy. Z tego co odnotowała Fundacja SCP, SCP-3166 pierwszy raz pojawił się na świecie 23 października 1989 roku w biurach wydawcy komiksu Garfield i włóczył się przygnębiony po różnych filiach wydawnictwa aż do 29 października. Po tej dacie kreatura zmieniła swoje zachowanie i opuściła biura, zaczynając od teraz atakować cele, które opisuje wcześniej raport SCP. Co jednak sprawiło, że Garfield w ogóle pojawił się w takiej formie na świecie i czemu zmienił tak nagle swoje zachowanie? Odpowiedzi musimy poszukać poza fundacją SCP, mianowicie w serii komiksów Garfield, która została wypuszczona właśnie od 23 do 29 października 1989 roku, równo 31 lat temu. Była ona dość nietypowa, inna niż zwykle. Była to bowiem seria pasków komiksów specjalnie na Halloween i brakowało w niej typowego dla Garfielda humoru. Zamiast tego fani dostali przerażającą historię, w której Garfield budzi się w opuszczonym domu, bez znaku życia. Jego właściciel John i pies Odie zniknęli. Nie masz pojęcia, jak bardzo jesteś samotny, Garfield. Przerażony tą wizją, kot szamocze się po domu i odnajduje wreszcie swoją rodzinę, jednak ta znika mu nagle sprzed oczu. Zamknięty nagle w czasie, w którym już dłużej nie istniał, Garfield walczył ze swoim największym strachem. Z samotnością. Przez całe swoje życie miał wszystko to, czego chciał, a teraz, gdy zostało mu to odebrane, pozostała mu tylko jedna broń. Wyparcie. Garfield zrozumiał, że nie potrzebuje wystawnego życia i lasagne, tylko potrzebuje swojej rodziny. Komiks skończy się dłuższym cytatem. Wyobraźnia to potężne narzędzie. Może zabarwiać wspomnienia z przeszłości, zaciemnić postrzeganie teraźniejszości, lub malować przyszłość tak wyraźną, że aż kuszącą, lub przerażającą. Wszystko zależnie od tego, jak zachowywać będziemy się w dniu dzisiejszym. Tak więc,
Czy Garfield wyobraził sobie, że jest sam? Czy może wyobraził sobie tylko to, że ma kochającą rodzinę i szczęśliwe życie? Czy Garfield naprawdę skazany jest na samotność i zapomnienie? W ostatnim dodatku raportu SCP-3166 dowiadujemy się, że próbka tkanek SCP-3166 wykazała, że jest on genetycznie identyczny z twórcą Garfielda, Jimem Davisem. Czy więc SCP-3166 to strach samego autora Garfielda przed zapomnieniem? Dlatego chce wyrządzić krzywdę ludziom go parodiującym i krytykującym. Garfield po prostu nie chce zostać sam, zapomniany. Nie masz pojęcia, jak bardzo jesteś samotny, Garfield. Raport SCP-3166 autorstwa Tanhoniego zdecydowanie zasługuje na plusa na SCP-Wiki, bo widać, że jest przemyślany i ma interesujący przekaz. Ale przez to zrobiło mi się trochę smutno, więc w ramach przerwy przed wami Gramfel, autorstwa NHOJ Comics. To wcale nie jest parodia Garfielda, ani trochę, nie. Garbo. O mój Boże! To tylko zrzynka od Garfielda. Kocham Gramfela. On stoi na zupełnie innym spektrum niż Garfield i wszystko to z nim związane. To niby nadal parodia, ale za to nie creepy i przygnębiająca, mimo że potrafi być równie abstrakcyjna. Ale tutaj, gdy Gramfel mówi o tym, że życie nie ma sensu, ja mam ochotę się po prostu roześmiać. Natomiast kiedy Garfield mówi, że świat się zaraz skończy, przychodzą mnie ciarki. Polecam wam serdecznie, to dawka surrealistycznego humoru z dodatkiem tego czarnego. Gramfel? Miałem właśnie załamanie nerwowe. Nawet uderzyłem poduszkę. Potem płakałem tak dużo. Super, super, super się wypłakać. Gramfel, a czy ty płaczesz? Sekretnie spożywam sól z twoich łez. Wszechświat umrze. To daje dużo do myślenia. Na ile sposobów można przedstawić jeden koncept, jedną postać. Gramfel, zauważyłem, że jesteśmy zamknięci w jakimś pudełku. Czy my żyjemy? Czy my jesteśmy martwi? Gramfel, jest poniedziałek. Super efekty dźwiękowe, wiem. Okej, to teraz koniec przerwy na reklamy. Wracamy do normalnego programu. Tak jak wspomniałem wcześniej, 8 października 2018 roku powstał subreddit I'm Sorry John, nazwą sugerującą się frazą Przepraszam John z komiksu Double Baby z 2013 roku. I muszę wam szczerze przyznać, że to jedno z ciekawszych miejsc na Reddicie, w jakie przyszło mi zajrzeć i zawsze cieszę się z widzianych tam postów. Większość to oczywiście przeróbki, rysunki i komiksy z Garfieldem, często idące tropem czarno-białych rysunków Berka, stawiając Johna, właściciela kota, w roli ofiary i ataków, czy to psychicznych, czy fizycznych, przez Garfielda, który jest wcieleniem zła, niebotycznym bóstwem czyhającym na duszę swego pana. Jednak im dłużej przesiadujemy na tym subreddicie, tym częściej możemy zobaczyć materiały nie nawiązujące tylko do Garfielda, ale też do innych dzieł popkultury, szczególnie tych kierowanych do młodzieży i dzieci. Znajdziemy edity z Teletubbiesami, ze SpongeBobem, z popularną ostatnią grą Among Us. Im dalej zaglądamy, tym więcej przerażających kreatur nam się ukazuje. Przyjrzyjcie się im. Czujecie to? To dziwne uczucie, które wywołuje u was niepokój. To nie jest zwykły strach, ani zwykła odraza. To coś zupełnie innego, prawda? Służę wyjaśnieniem. Wydaje mi się, że możemy to podpiąć pod tak zwany efekt Doliny Niesamowitości, The Uncanny Valley Effect. W hipotezie naukowej stosujemy ten termin, gdy robot, rysunek albo animacja komputerowa wygląda lub funkcjonuje prawie jak człowiek. Prawie. Dlatego przerażają nas ludzkie lalki, podobne do ludzi głowy i animatroniki. Przy Garfieldzie to nie do końca Dolina Niesamowitości, ale ująłbym to w następujący sposób. Mamy coś, co znamy dobrze i co kojarzy nam się z pozytywnymi odczuciami, jednak przedstawiane jest ono w obrzydliwy sposób, zupełnie kontrastujący z tym, czego oczekujemy od danej rzeczy. Ten dysonans to Dolina Niesamowitości. Albo i nie wiem, możliwe, że po prostu mieszam terminy. Jest jakiś termin na to coś, ja po prostu nie wiem. Dlatego zostawmy Dolinę Niesamowitości, mam na to lepsze określenie, na cały trend, który widzimy na r/I'm Sorry John i we wszystkich zakątkach, do których trafił Garfield. Mianowicie turpizm popkulturowy.
Samo słowo turpizm oznacza nurt w sztuce, w którym artyści skupiają się i interesują się zjawiskami nieestetycznymi, brzydkimi i odrażającymi. Dodałem do tego pojęcia słowo popkulturowy, żeby zaznaczyć, że skupiamy się na postaciach i odniesieniach w popkulturze, bo czymże innym jest rysowanie Garfielda niż specjalnym obrzydzaniem go i sprawianiem, by był odrażający. Jednym z naczelnych i najbardziej znamienitych turpistów w kontekście Garfielda zdecydowanie możemy nazwać youtubera o nicku Lumpy Touch. Znany jest na platformie stworzenia pikselowych animacji, przedstawiających obrzydliwe i niepokojące sceny, często angażując w nie postacie ze znanych bajek, filmów czy gier. Intro tego filmu pochodzi z jego kanału, bo Lumpy poświęcił aż 36 filmów w tematyce właśnie Garfielda. Jak widać, Garfield niedaleko pada od SCP, bo Lumpy Touch na kanale posiada również filmy animujące pokrótce raporty o SCP-096, SCP-049 i SCP-106. Ale do Garfielda wracając. Lumpy zaanimował m.in. cały horoskop, ukazując każdy znak zodiaku jako inne wcielenie Garfielda, co naprawdę dodaje tematowi kolejnej mistycznej otoczki. To czym jednak najbardziej zasłynął twórca, to gra, a w zasadzie animacja Garfield Game Boy. Podzielona na 5 części i potem sklejona w jeden 13-minutowy film, przedstawia nam historię bazowaną na rysunkach Williama Burke'a. Część scen to dosłownie pikselowe odtworzenia jego dzieł, jednak Lumpy wychodzi ponad to i jeszcze dalej. Oglądając animację mamy wrażenie, jakby naprawdę była to gra horror, w której John musi uratować swoją rodzinę i przyjaciół od wiecznie głodnego Garfielda. Mamy tam cały interfejs typowy dla gier przygodowych, ekrany ładowania ze wskazówkami i walki z bossem. No ale pamiętajcie, naboje nie działają. Cała gra kończy się śmiercią wszystkich przyjaciół Johna i zesłaniem bomby atomowej na jego dom. Tutaj użyty został kadr z cytatem o końcu świata. Po czym Garfield połyka Johna i odlatuje z nim, mówiąc, że jest jego częścią i nie może pozwolić mu umrzeć. Polecam wam samym obejrzeć tę animację bez względu na to, czy już wiecie o co chodzi, czy nadal nie łapiecie tematu. Bo to po prostu dzieło sztuki. Tak samo jak reszta animacji Lumpy'ego. Szczególnie te w klimatyce horroru. Tak jak szybka animacja o Among Us. Też fajna, bardzo fajna. Ale oprócz animacji, Lumpy Touch zajmuje się też we współpracy z innymi twórcami grami. Między innymi współtworzył grę Sacrifice, robioną na Ludum Dare. Całość gry została zrobiona w 3 dni. Choć pewnie interesuje nas najbardziej i tak Garfield, ale tu też mamy krótki symulator chodzenia o nazwie I Was Hungry, który, tak zgadliście, jest growym odtworzeniem komiksu z 2013 roku, w którym Garfield pożarł dom Johna. Jop, jeśli lubicie materiały, które tworzy Lumpy, z pewnością spodoba się wam też inna osoba, którą wrzuciłbym do worka turpistów popkulturowych, czyli Ethereal Snake, gość, który w swoich animacjach czasem porusza naprawdę ciężkie tematy, tak jak w Mickey Never Came Back, w którym myszka Mickey i Goofy obsadzeni są w roli amerykańskich żołnierzy w Wietnamie. Brzmi zabawnie, ale szczerze mniej wbiło w siedzenie, na długo. Wracając do Garfielda i jego gier, wzorowana bezpośrednio na Garfieldzie i jego zamiłowaniu do lasagni, jest również gra Lasagna Boy od Trashy Rascal Studios, w której główny bohater musi ukrywać się przed wielkim kotem i innymi stworzeniami. Podczas rozgrywki używany jest wskaźnik widoczności, który był inspirowany zapewne animacją Lumpy Toucha, zresztą analogie są widoczne na pierwszy rzut oka. Tak więc William Burke inspirował się Jimem Davisem, twórcą Garfielda, Lumpy Touch inspirował się Williamem Burke, twórcą Garfielda, a Trashy Rascal inspirował się Lumpy Touchem, twórcą Garfielda Game Boy. To dość długi łańcuch parodii i osób, które parodiują Garfielda. Znaczy, mam wam przypomnieć, co SCP-3166 robi z osobami, które parodiują, albo mówią o parodiach Garfielda? Chyba czuję lasagne. Internet jest ciekawym miejscem. Horror czyha na każdym kroku, nawet pod postacią rudego, pulchnego kota. Ale na szczęście, jeśli przyjdzie się wam z nim zmierzyć, jesteście przygotowani. Bo za wami już cała historia Garfielda. Jeśli materiał ci się spodobał, nie zapomnij zostawić pod nim pozytywnej oceny, a jeśli interesuje cię więcej tego typu historii, zostaw subskrypcję, a nie ominą cię kolejne pokręcone historie z czeluści internetu. To była historia Garfielda. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.